XV-XVI wiek malarstwo i pojawiają się poza ludźmi przedmioty, bo wcześniej maluje się głównie sceny religijne, sceny historyczne, ale jeżeli tam się pojawiają przedmioty, to one mają, nie wiem, takie bardzo alegoryczne znaczenie i to będzie nam bardzo mocno ciążyć. Potem się pojawiają w Holandii, Flandrii, tego typu obrazy. I sposób dzisiaj czytania ich jest trudniejszy niż wtedy. Oni bazowali na wspólnym języku, gdzie jeżeli pojawiały się przedmioty, niektóre miały określone schowane znaczenie. Na czytanie tych znaczeń jest troszeczkę trudniejsze niż dla nich, ale nie jest to takie czytanie wprost, że tu stoi, nie wiem, kielich, a kielich jest przewrócony i tak sypnął i to namalował. Hola, hola, jak ktoś malował przez miesiąc, to raczej z jakichś też innych powodów. W związku z tym, jak patrzymy na tego typu obrazy, to raczej starajmy się widzieć w nich pewną zagadkę. Nie zawsze ona jest już możliwa do przeczytania, bo brak nam tych odniesień. Jeżeli spróbujemy dojść do jakiegoś takiego wskazówek, możemy na razie przeczytać to jako pewien układ kompozycyjny, bo nam jest tak łatwiej, bo władamy tym językiem wizualnym. Zwróćcie uwagę, jak jest tutaj podane. Mamy stół, ale stół zawsze jest pewnym skosem do nas, tak żeby czuło się perspektywę. No bo to jest XVI wiek, to jest wielkie panowanie już nad perspektywą, więc pokazywanie też głębi. Czyli oni unikali takiego frontalnego przedstawienia, albo na zasadzie, że wszystko jest równoległe. Ta oberżyna cytryny daje jeszcze wejście do nas, nie? Czyli to jest grane na pewnych odległościach. Coś stoi, coś jest przewrócone. W związku z tym mamy też takie poczucie pionu i złamanego. To jest barok, w związku z tym sztuka kontrastu. Też zwróćcie uwagę, jak rozkładają się plamy światła. Są elementy jasne i są dużo, dużo ciemne i zwykle mamy jakieś wejście światła na tło. Prawda? Nie jest, że tło jest jednolite, tylko jest jakaś smuga, pas światła. No a jak myślicie, co było źródłem światła? Przy czym jak to malowano? Bo nie było fotografii, prawda? Tu widać, że okno się odbija i nawet ze szczegółami zostało odmalowane. I proponuję, zobaczmy, czy to się uda nam tak sfotografować, jakbyśmy prądu nie mieli. Prąd jedyny dzisiaj dopuszczalny to jest akumulator w aparacie. Nie używamy latarek, nie używamy sztucznych źródeł światła. Jedziemy tak jak w XVI wieku. Mieli światło naturalne, więc musieli sobie radzić. No i tamte rozkodowaliśmy obrazy na zasadzie okej, jak stoją, jak są skomponowane. Tutaj się pojawiają wyraźnie rekwizyty odwołujące się do... No właśnie, do czego? Jest gra, tak. Nazywajmy rzeczy, które... bo mamy nawet dwa razy grę. Mamy szachy i karty. Jest instrument. Tak. I winko. Okej. Okay. Macie już, jak to nazwać ogólnie? Czas wolny. Czas wolny, no, super. Zabawa. Jest jeszcze kwiat. Też ma znaczenie. Czyli mamy tak. A teraz jeszcze raz to tłumaczymy. Muzyka. Słuch. Wino, smak, jedziemy dalej. To są zmysły. Ten obraz ma pomysł zmysły. Prawda?
niezbyt skomplikowane, ale już jest taka rozgrywka intelektualna przy tym przeczytaniu tego obrazu. Też rozgrywka plastyczna, bo ktoś musiał tą szachownicę zinterpretować, wygięcie jej w odbiciu. Popatrzcie, że to, bo to nie jest zdjęcie, prawda? To musiał się namocować. Mamy jeszcze mieszek, prawdopodobnie to jest mieszek z pieniędzy. Więc mamy dwa rodzaje gry, szachy i karty. I robią się jakieś sensy pochowane w tym. Prawda? Nie mamy bibki, mamy coś, co gdzieś podskórnie idzie o stylu życia. No i schodzimy z tego wysokiego lotu na takie działania, które będziemy tutaj interpretować. Czyli popatrzcie, mamy w głowie na razie jeszcze nie konkretne obrazy, raczej pewien nastrój. Będziemy sobie za chwilę ustawiać rekwizyty. Czyli postawimy dwa stanowiska, żeby było jakby łatwiej, odgrodzimy się tym czarnym i stawiamy stoły prostopadle do okna. Czyli rozsuwamy kotary, wpuszczamy troszeczkę światła. Jeżeli trzeba byłoby, żeby tego światła było mniej, to bierzemy karton i z góry zasłaniamy, bo w tym miejscu, gdzie powstawały te obrazy, te okna były małe. Czyli to było jakieś takie 60, tak sobie wyobrażamy, bo one dawały taki mocny światłocień. Rozmieszczamy przedmioty. Zdjęcia będą robione ze statywów, bo co powiecie o głębi ostrości tutaj? Wszystko jest ostre, prawda? To jest spora głębokość, bo to ma prawie głębokość takiego stołu jak tutaj, 40 cm. Przy takiej odległości to przesłonę będzie trzeba zamknąć, nie wiem, na 16. Jak ktoś ma dłuższy obiektyw, to jest bardziej korzystne cofnąć się trochę, bo głębia ostrości przyrasta z odsunięciem się od aparatu, nie tylko z przysłoną, i domknąć do przysłony 16, może 22 nawet, więc to wydłuży bardzo czas naświetlania. To będą sekundy nawet. Pojawią się takie sytuacje, które tutaj nie zawsze na rzutniku będzie dobrze widać, ale pilnujemy się tego, żeby na aparacie nie było takiej, że jest tylko czarne tło bez szczegółów. Można sobie włączyć w niektórych aparatach to takie miganie, gdzie pokazuje, że jest ucięcie w partiach najciemniejszych. My mamy tak to sfotografować, żeby mieć szczegóły na jaśniejszych partiach i najciemniejszych, a jakby ciąg dalszy nastąpi, gdzie będziemy starali się to wydrukować. W związku z tym będziemy starali się tak obrobić zdjęcie w komputerze, żeby dalej po wydruku były te szczegóły. No i dzisiaj na razie możemy sobie tworzyć takie własne wariacje na temat tych obrazów. Natomiast można czasem się pokusić o gotowe aranżacje, takie żywe obrazy, prawda? Że bierzemy rekwizyty i próbujemy ustawić na podstawie konkretnego obrazu. No i z tego, słuchajcie, będzie ta praca domowa. To będzie trzeba zrobić w domu przez miesiąc. Postawić aparat na czymś, no musi być stabilny, czyli jak nie statyw, to jak ktoś nie ma statywu, to bierze worek z piaskiem, worek z mąką, dwie torebki foliowe i mości aparat. Ma być nieruchomo. Boczne okno. I obraz wybieracie samodzielnie, czyli tam będzie link do takiego, to jest chyba w ogóle na stronie węgierskiej, bo to jest Web Gallery of Art z HU domeną. I jak się ograniczy szukarkę do tego XVII wieku, bingo, mamy wszystkie w stylu obrazy. I popatrzcie, tak, tak. Rekwizyty traktujemy na zasadzie pewnego podobieństwa. No, nikt, błagam, nie idzie do sklepu, kupuje homara, bo po prostu budżet przedsięwzięcia zabije. No, a i zwróćcie uwagę, faktura to jest trochę późniejszy obraz niż z tego, bo wtedy wcześniej było to wszystko takie wraz zrobione bardzo precyzyjnie, ciemny podkład w technice olejnej. Tutaj jest to troszeczkę inaczej malowane, a zwróćcie uwagę, jak fajnie prostymi rekwizytami. Bardzo dobre tło, które świetnie udaje takie malarskie klimaty, to jest zwykły szary papier pakowy, tylko tą stroną matową. I światło z boku, z okna.
Natomiast to będzie majsterz tych kompozycji. Właśnie tutaj. Mhm. Ding, ding, prawda? To ktoś się napracował. No, nawet są testy w wersji biedronkową, są jeszcze grubsze do kupienia, które jeszcze bardziej. Ale popatrzcie, butelka fajnie zrobiona, bo to jest owinięte sznurkiem. I chciałbym, żeby jakby to ćwiczenie potraktować za taką pewną... Po pierwsze, żeby z tego, co na początku może wydawać się trudne, czyli no, że trzeba przede wszystkim znaleźć na to czas. Długo się robi takie zdjęcie, bo patrzy się, cień się przesuwa, ustawiamy jeszcze raz, czyli te kilka godzin trzeba na pewno poświęcić. Wtedy więcej widzicie, jeżeli chodzi o światło, bo naprawdę zaczyna się zwracać uwagę, czy nie trzeba obrócić stołu, żeby to światło bardziej podążało. Mogą zdarzyć się takie sytuacje, dosyć ekstremalne, ale może być, że mamy wrażenie, że malarz fałszywie namalował cienie, że one się nie zgadzają z rzeczywistością. No on mógł, ale nieczęsto to wystąpiło. I co może się okaże, że to światło ma taką decydującą rolę, poza kolorem głównych rekwizytów, w odczuwaniu naszego podobieństwa, że nikt nie ma jakiegoś dokładnie takiego samego talerza albo takich samych listków, ale gdzieś te wrażenie podobieństwa się pojawia. I tutaj trochę jeszcze innych przykładów, bo ten dialog z tradycją może być taki kilkustopniowy, prawda? Z jednej strony to takie odtworzenie i to jest takie myślenie bardzo bazujące na tym ich, tych dawnych malarzy sposobie uczenia się. Oni stawali i kopiowali po prostu płótno swojego mistrza, a potem mistrz kazał uzupełniać w jego płótnie, a potem już tylko sygnował i brał swoją większą dolę. Natomiast oni tak kolnie powtarzali. No i to jakby tamten etap to jest powtórzenie. Tak jak do dzisiaj w niektórych galeriach widać gdzieś tam studentów ze sztalugami. Natomiast drugi to jest zinterpretowanie już po swojemu. Prawda? I teraz pojawiają się różne sytuacje, no, bo to jakby tutaj jest zabawa z tym, co jest takie, co jest ciężkie. No tutaj przepraszam, pomieszałem. Z fakturami. To jest z kolei zdjęcie też robione na zajęciach. Tu nie ma w ogóle nic, żadnego Photoshopa. Wszystko było pilnowane w pracowni, czyli ten dobór kolorów. Dziewczyny przyniosły mnóstwo butów i my robiliśmy całą serię z butami. Bo kiedyś widziałem, teraz nie potrafiłem wyszukać, sesję, po prostu całą kampanię jakiegoś no, bardzo snobistycznego producenta butów, która była zrobiona nas w stylu starych obrazów. Rzadki przykład, bo raczej się jakby teraz mówi, że, no to, że konsument tego nie odbierze właściwie, ale było to wizualnie niesamowitą taką gratką. I teraz kilka zdjęć, a potem pokażę jakby ich powiększenia. To są moje prace. One, w zasadzie to mój był dyplom z Łodzi, gdzie to walczyło, to było interpretacją, czy też walczyło z tym hasłem, bo my o tych obrazach, o temacie ich mówimy martwa natura. Trochę hola hola, bo to było trochę bardziej skomplikowane, bo martwa natura jest tłumaczeniem z francuskiego natura morte. I to jest dokładnie martwa natura. Tam pojawiają się czaszki, takie rekwizyty, które mówią o przemijaniu, nie? Zwiędłe kwiaty, jakieś takie trochę takie rozpadające się rzeczy. Natomiast te pierwsze zdjęcia, obrazy, które pokazywałam, to były holenderskie. Oni nazywali to still leaven, to, co się nie rusza. W związku z tym fotografia może pokazać to, co się rusza w sposób trochę inny, więc
To było robione na takiej zasadzie, że okej, wyobraźmy sobie, że są przedmioty w domu, my wychodzimy. My do końca nie wiemy, co one robią w tym czasie, kiedy nas nie było. Prawda? O, tu się, przepraszam, jak tak. To wodę? A jak, ja bo oczywiście muszę odebrać, odciąć ładny kupon. Jak byście zrobili? Obraz i na dole dzbanek, zobaczcie. A najprościej? Odwrócony. No dokładnie tak jak... Woda się leje rzeczywiście z dzbana do... tam nie ma lustra, tam jest po prostu kuweta woda. Woda też odbija światło. Czarna kuweta zmajstrowana po prostu pod ramę i woda się w nią wlewa. I popatrzcie, to łamie nasze przyzwyczajenia opatrzenie, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni, że pion jest pionem. Tu linia pionowa jest tam, gdzie spada ten piach. Prawda? Czyli jak jest płaszcz, no to on wisi ukosem. Wszystko jest jakoś poprzykręcane. Nie mam żadnych zdjęć, bo to jeszcze nie były czasy cyfrowe dokumentujące studia, ale to było frajda, bo wchodziły osoby i głowy krzywiły, bo nie wiedziało, o co chodzi, bo to przecież musiało być... O tak, tak wisiało, prawda? I popatrzcie, fotografia jest iluzyjna, prawda? To jest umowa nasza, bo to jest płaskie. W rezultacie płaskie, ale my posługujemy się tą perspektywą. Reszta to jest jakby montaż przedmiotów. No tutaj jakby pion się zgadza, bo po prostu te skrzydła ptaka są przyczepione właśnie do tego papieru pakowego. Tam jest pręt, który je mocuje, który po prostu ptak zasłania i jest dym papierosowy.